Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Bart Szaniszewski, psycholog, dietetyk. Dzisiaj odpowiem na jedno z pytań, które dostałem. To pytanie akurat jest pytaniem publicznym. Niejaki Sryczek napisał, a co z brakiem energii? Jestem 2 miesiące na redukcji, minus 5 kg. Gratuluję. Osiągnięte, ale co z brakiem energii? Ostatnio nie mam siły pracować, nawet zdarzyło mi się pominąć trening, co dla mnie było iż dalej nie będę czytać, bo mi urwało tutaj akurat podgląd na ten komentarz. Natomiast domyślam się, że pewnie jest to uciążliwe, gdy nie ma się siły, trzeba iść na trening. Wypadałoby pójść na trening, jeśli chciałoby się rezultaty podtrzymać. Mało tego, jeśli chciałoby się dodatkowe minus x kilogramów. Generalnie, słuchajcie, wracam po tak długiej przerwie od nagrywania. Jakiś tam jeden film wrzuciłem, ale tak jestem wybity z rytmu. Nie jestem w stanie się skupić przed kamerą, przed aparatem. Muszę do tego wrócić, bo czuję nieswojo się nagrywając. W sensie nawet nie jestem w stanie do końca skupić myśli, więc wracam do Was. Ja wiem, że to mówię bardzo często, ale robię to też dla siebie, żeby zwyczajnie nie wyjść z rytmu. Słuchajcie, temat energii tak naprawdę moglibyśmy podzielić na kilka kierunków. Ja dzisiaj chciałbym się zająć kwestią psychiki i wokół całej otoczki, ale również kwestią związaną z odżywianiem stricte. Zacznijmy może od tematu psychiki. Istnieje mnóstwo badań, które potwierdzają przekonanie, że jeśli chodzi o energię w ciągu dnia, żadne adaptogeny, to wszystko i tak jest w cieniu czegoś, na co mamy niesamowity wpływ, a co możemy mieć za darmo, a mianowicie sen. Jeśli nie wpadamy w fazę REM, jeśli on nie jest głębokim snem, jeśli budzimy się w ciągu nocy, no to znaczy, że coś jest nie tak, nasza energia w ciągu dnia następnego będzie kiepska, będzie na niskim poziomie, a dodatkowo to może być równoznaczne na przykład z podjadaniem. I teraz w jaki sposób właśnie odwrócić całą tą grę? Warto będzie wziąć pod lupę całą otoczkę, wszystkie rytuały, które wykonujemy w ciągu tego okresu popołudniowego, wieczornego. Jeśli mielibyśmy wziąć pod uwagę takie czynniki jak na przykład kawa, ile jej pijemy w ciągu dnia? 3 filiżanki, czy to są 2, czy to są 4, 5. Znam takich zawodników, którzy po prostu twierdzą, że słuchaj, ja to mam tak, że nawet mogę wypić 5 kaw dziennie i co z tego? Nic mnie to w ogóle nie rusza, potrafię po tej kawie zasnąć. I tu już jest pierwszy błąd, a mianowicie nam się tak wydaje, że my śpimy, wszystko jest dobrze, kawa na nas nie działa. Porównałbym to do osób, które na przykład mają problem z zaśnięciem i mają takie przekonanie, że jak sobie wypiją lampkę wina lub piwko, no to wtedy jakoś tak im się łatwiej zasypia i śpią jak niemowlaki. Nic bardziej mylnego, ponieważ to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, tylko nasze przekonanie. Natomiast nasz mózg wcale nie odpoczywa. W momencie, kiedy wypijemy alkohol, to jest dalej w fazie czuwania. To organizm jest zmęczony. I tak samo jeśli chodzi o kawę. Jeśli masz takie przekonanie, że kawa z jednej strony na ciebie nie działa, a z drugiej strony mimo wszystko ją pijesz, bo to taki rytuał, bo masz taki promyk nadziei, że może dać ci kopa, to kawa ci nie pomoże. To jest znak ze strony organizmu, że coś jest nie tak. I najlepiej byłoby zrobić na przykład choćby drzemkę, tylko po to, żeby się zregenerować. Więc kawa. Czy pijemy ją na przykład w godzinach 18, 19, bo to też może zaburzać już nasz sen. To też będzie pobudzać naszą aktywność psychiczną. Także kawę odstawmy. Pijmy ostatnią, jeśli musimy, to pijmy ostatnią do godziny 16 na przykład, no maks 17 i miejmy ten temat z głowy. Kolejna sprawa, jak wygląda kwestia Twoich rytuałów już na przykład w łóżku. Czy to jest czytanie książki, czy to jest odizolowanie się od światła niebieskiego, czy wręcz przeciwnie, skrólujesz media społecznościowe, światło niebieskie ostrzeliwuje Twoje oczy, co będzie wpływać bezpośrednio na produkcję melatoniny, co znowu będzie wpływać na jakość Twojego snu. Po drugie, przebodźcowanie. Ile razy było tak w moim życiu, że jak naczytałem się przeróżnych, a często w internecie są jednak no nie do końca sprzyjające naszemu nastrojowi informacje, to wałkujemy te teksty, wałkujemy te zdania, wałkujemy te historie, analizujemy dlaczego tak, a inaczej, co mogłoby się stać, żeby było lepiej i tak dalej, i tak dalej. To też będzie wpływać na jakość naszego snu. Więc jeśli możemy, odstawmy oglądanie telewizji, scrollowanie mediów społecznościowych, bo to nie będzie nam absolutnie służyć.
Kolejna kwestia, nawodnienie. Czy musimy pić wodę w tych właśnie okolicach, właśnie 19, 20, 21? Oczywiście w zależności od tego, czy trening jest na przykład wykonywany wieczorem, no to wtedy jest to nieuniknione. Ale czasami jest tak, że my lubimy sobie wypić szklankę wody przed snem, albo i dwie szklanki wody przed snem, coś tam sączyć, jakąś herbatkę. I to też powoduje, że zwyczajnie w nocy wstajemy, wybudzamy się, musimy pójść do toalety, więc no to też będzie wpływać na następny dzień, a w zasadzie ile energii mamy w ciągu dnia. Jeśli chodzi zatem o kwestię psychiczną, to skupiłbym się na tym, żeby eliminować takie rzeczy. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to właśnie kwestia żywienia. Dieta minus 5 kg, takie efekty. Pytanie brzmi, jaka jest to dieta? Ile kilokalorii spożywasz w ciągu dnia? Czy jest to wystarczająca ilość kilokalorii? Ile treningu wykonujesz w ciągu tygodnia? Czy ta dieta, jeśli chodzi o kilokalorykę, jest do Ciebie dopasowana? To będzie również mega istotne. Mamy takie przeświadczenie, że jak boli brzuch, jak czujemy głód, to dobrze, to znaczy, że działa. Ale nic bardziej mylnego. Jeśli wykonujemy ciężkie treningi na siłowni, jeśli dodatkowo mamy wdrożoną aktywność pozatreningową, to miejmy na uwadze to, że my zwyczajnie potrzebujemy energii, żeby funkcjonować w sposób poprawny. Porównałbym to do tankowania samochodu. Jeśli nie wlejemy odpowiedniej ilości paliwa, no to on po prostu w pewnym momencie się rozkraczy nam na trasie. I tak samo może być z organizmem, jeśli nie wlewamy mu odpowiedniego paliwa i odpowiedniej ilości tego paliwa, no to w pewnym momencie też, tak kolokwialnie mówiąc, nasz organizm może się rozkraczyć, po prostu zbuntować i nie chcieć z nami współpracować. Następna sprawa, mega istotna, to rodzaj tego paliwa. Istnieje znowu takie przekonanie wśród osób, które się odchudzają, że tak naprawdę kaloria kalorii równa. I nieważne, czy myjemy 200 kilokalorii z, nie wiem, cheeseburgera, nawet nie wiem, ile ma cheeseburger kilokalorii, ale no niech to będzie, 500 kilokalorii z burgera w jakiejś tam sieciówce, który ma mnóstwo właśnie soli, cukru, bo przecież w bułce od burgera też jest cukier, czy na przykład 500 kilokalorii z sałatki, która będzie miała na przykład mnóstwo warzyw, grillowanego kurczaka, oliwę z oliwek, jakieś tam nasionka. 500 to znaczy 500 i tyle. No nic bardziej mylnego, bo oprócz samych kilokalorii, oprócz energii, również mamy tam mnóstwo witamin, składników mineralnych, które będą dla nas kolosalnie ważne. I to będzie wpływać na jakość naszego życia i dodatkowo na naszą mikrobiotę. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży błąd, że powstaje mnóstwo kanałów na mediach społecznościowych, które promują w znanych sklepach takich jak Lidl, Biedronka, produkty, które uznane są za fit, a tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się, jaki mają skład, no nie do końca jest to dobra droga, więc ja bym promował jednak taką naturalną drogę, a mianowicie więcej warzyw, więcej chudych mięs, chudych ryb. To będzie bezpośrednio wpływać na, nawet właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, pracę naszych jelit. Dodatkowo błonnik, czy jest to odpowiednia ilość błonnika, od 25 nawet do 40 gram, to wszystko oczywiście zależy. Pamiętaj również, przyjacielu, o tym, że jeśli chodzi o żywność, którą możemy zakwalifikować jako żywność wysoce przetworzoną, ta żywność może i powoduje stany zapalne w naszym organizmie. Stany zapalne z kolei również będą bezpośrednio wpływać na to, w jaki sposób my się czujemy. Więc znów się zwrócę do tego, że 500 kilokalorii z, nie wiem, burgera, bo mogą być oczywiście burgery na przykład zrobione domowym sposobem, które wcale nie będą takie złe, ale taka, wiecie, taka burgerownia, nawet nie burgerownia, tylko taka, no sieć, nie chcę już mówić, jaka dokładnie sieć, mam nadzieję, że się domyślacie, ale no takie kanapki gotowe, które mają mnóstwo w sobie chemii, no będą powodować te stany zapalne i w ogóle mówimy tutaj o różnych przekąskach słonych, chipsach, paluszkach, orzeszkach, słodyczach, no to wszystko będzie wpływać bezpośrednio na to, w jaki sposób się czujemy, więc to będzie bezpośrednio przekładać się na nasze zdrowie. Mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości. Też jest za mało informacji, żebym mógł sprecyzować dokładnie, dlaczego nie masz energii w ciągu dnia. No i dodatkowo również pozwolę sobie zaanonsować moje usługi. Pamiętajcie o tym, że prowadzę konsultacje dietetyczne, prowadzę konsultacje psychodietetyczne. Jeśli komuś z Was pojawiło się takie w głowie przekonanie, że może warto byłoby sobie pomóc, no to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Hej!